Hej, cześć! Siemano wam wszystkim z tej strony Judy i zapraszamy was z Hunterem do kolejnego odcinka z materiału, którym oczywiście jest serii z Pixelmon Adventures X. Eldo! Oczywiście tutaj na serwerze Frikimonów dziś będziemy walczyć z kolejnym już liderem, przedostatnim liderem, co ciekawe. Chyba, zresztą jeżeli nie widzieliście, to u Huntera tydzień temu pojawił się odcinek z liderem sali Dark, tak samo jak... Tydzień temu, a nie wczoraj? Dark mówię. A Dark, przepraszam. Tak, Dark pojawił się tydzień temu, więc możecie zobaczyć, jak poszło. Wczoraj właśnie u Huntera pojawił się odcinek z walki z tym liderem, z Ziom Life'em tutaj, liderem Sally Ground. Jak mu poszło, oczywiście możecie sobie zobaczyć, obczaić. Odcinek pojawił się, jak mówię, o 14:00, tak samo jak u mnie zawsze te godziny, zapamiętajcie sobie, środy, czwartki, najlepsze godziny do zapamiętania. No i możecie zobaczyć, jak to wszystko się prezentowało. Dzisiaj ja spróbuję swoich sił na właśnie tego lidera. Jeżeli chodzi o moje przygotowanie, to oczywiście trzy Pokémony. Wśród nich jest Cloyster z abilitką Skilling, z ruchami takimi jak Rock Blast, Icicle Spear, Shell Smash, bo to jest ta taktyka pod Shell Smasha, pamiętacie chyba, i Razor Shell. W sumie czemu on ma Razor Shella? Mógłby być lepszy atak, ale w sumie nie wiem, czy będę nawet z niego korzystać. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o kolejnego Pokémona, to jest to Gyarados z Dragon Dance'em, Crunchem, Ice Fangiem i Waterfallem i oczywiście ma również kamień do Mega Ewolucji. Wielkie dzięki, Flaga. No i ostatni Pokémon to Serperior. To tak się śmieję, bo Flaga to normalnie sponsor u mnie każdego Megastone'a, więc trzeba mu podziękować za to. No i oczywiście Serperior pod Giga Drain'a, oczywiście pod jego straszliwą abilitkę Contrary. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tak więc, co tu dużo mówić? Dobra, trzeba dać tutaj zapłatę liderowi. Proszę bardzo. O, chyba tu jakieś bany pójdą dla tych uczestników. Dobra, Ziom Life już dostał opłatę, a ja w tym momencie rzucam. Możecie zostawić łapkę w górę. Wiesz co, rzuć Serperiora. Rzucić Serperiora, myślisz? Rzuć Serperiora jako pierwszego. No dobra, zmieniasz mi taktykę, ale niech będzie. Co myślisz, że ja się przerazi? Jestem ciekawy, czy Serperior dałby radę sam porobić. Mhm. No zobaczymy. Mamoswine. Czyli będzie to samo w sumie. Tak. Będzie to samo, no zobaczymy. Tylko uważaj, bo on może dwa razy użyć tego, nie? Tak, może dwa razy użyć ciosu z priority. No zobaczymy, oczywiście atak nie inny jak Leaf Storm, tak więc no lecimy, zobaczymy. W ogóle mój Serper to taki mały w porównaniu do twojego. To ja taki bydlak. Na hita! Na hita ściągnąłeś? Tak. No to tego drugiego też... Nidoking, na hita, nie? Ma Focus Sasha dał Nidokingowi. Przeżył. Dawaj jeszcze raz. Kolejny Leaf Storm. Teraz boostowany, jak ty masz teraz maksymalny. Ojejku. Hunter, słuchajcie, Hunter chciał, żebym miał krótki odcinek. Pobijemy rekord długości odcinka. Super, Ziom Life, dzięki wielkie za walkę. No. GG. Co to się... Chciałem pokazać na odcinku, słuchajcie, wam mega Pokémona. Pokazać taktykę na Cloysterze. Ale jeb, Leaf Storm 4 razy. GG win. Co tu właśnie, się właśnie co, działo? Po mojej walce tak pomyślałem, a co gdyby właśnie rzucić samego tego, nie? Samego właśnie Serperiora i on się tak nabustuje trzema atakami, że... No tak. Że porobi to, co porobił. Masakra po prostu. Co tu się wydarzyło? Nie no, tego to bym powiem szczerze się nie spodziewał. Tak więc, dobra ludzie, słuchajcie, wydaje mi się, że za tydzień być może stoczymy właśnie sobie pojedynek z ostatnim liderem, bo już został nam tylko i wyłącznie lider sali Dragon. No w przyszłości czekamy na elitarną czwórkę, będzie się wiele działo. Jak myślisz, Hunter, jak nam pójdzie ten lider sali Dragon? Lider Salinam Dragon pójdzie tak, no nie wiem. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Uważam, że smoki wcale nie są takie super dobre i sobie jakoś poradzimy. Znaczy, no jeżeli chodzi o overall statystyk, nie? Bo ostatnio sobie patrzyłem właśnie, to smoki mają ponad 600. No tak, to prawda. One są taki, mocne statystykami, tak. No ale w sumie doszedł ten typ Fery, który no, jeszcze bije... No na pewno, bije... wiesz, na pewno będzie trzeba się spodziewać jakiegoś Dragonite'a z multiscalem, który pierwszy tam damage pójdzie za połowę. Mhm. Na pewno trzeba będzie przygotować coś lodowego, coś Fery, nie? Tak, ja się spodziewam, że może nawet lider mieć Kingdra, bo to jest taki ciekawy Pokémon, na którego tam lód nie działa jakoś super efektywnie. No zobaczymy, zobaczymy co to będzie. No cóż, w każdym razie ludzie, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby wpaść na kanał Huntera, zobaczyć poprzedni odcinek, przyszłe odcinki, które będą już w przyszłym tygodniu. No ale to tyle na dziś, tak więc żegnamy się z wami, cześć i czołem i na razie. Hej! Yo!